Od wczesnych godzin czekano na nie w ogonku. Dzień dobry. A za czym ta kolejka dzisiaj? Nic ująć, nic dodać. Za pączkami. Wybór duży, a w środku powidła lub smak dzikiej róży. Marmolada, róża, czekolada, wiśnia, bita śmietana. Budyn. Nie ma różnicy, czy takie. Wszystkie dzisiaj cieszą się popularnością. Jakie nam najlepiej smakują? A moje to ze śliwkami. Z jabłkiem. No zwykłe, z marmoladą. A pana? Najtańsze. O, z drzewem, tradycyjne. Z jakąś marmoladą najlepiej. Tradycyjne z marmoladą. Jaworscy samorządowcy dzielili się dziś z mieszkańcami pączkami w tej najsłodszej postaci. Z polewą lukrową i różnorodnym nadzieniem. Powiedział Emilian, a mówił mu Bartek, że dzisiaj w Jaworze jest Tłusty Czwartek. Historia Tłustego Czwartku sięga czasów światowida. Był to dzień, w którym świętowano odejście zimy i nadejście wiosny. Ucztowanie opierało się na jedzeniu tłustych potraw, szczególnie mięs oraz piciu wina, a zagryzkę stanowiły pączki przygotowane z ciasta chlebowego i nadziewane słoniną. Około XVI wieku w Polsce pojawił się zwyczaj jedzenia pączków w wersji słodkiej. Wyglądały one jednak nieco inaczej niż obecnie. W środku miały bowiem ukryty mały orzeszek lub migdał. Ten, kto trafił na ten szczęśliwy pączek, miał ponoć cieszyć się dostatkiem i powodzeniem. Jeżeli ktoś przesadził i czuje, że kalorie go rozsadzają, ostatnią deską ratunku może być siłownia, gdzie wędrując schodami do nieba, chodząc, biegając, możemy pączka wypocić. Alternatywą do biegania może być pływanie lub pocałunek. Jak widać, jest wybór w lekarstwach na pączkowe szaleństwo.